Z miejscem urodzenia Tadeusza Kościuszko jest trochę jak z małą ojczyzną Adama Mickiewicza. Do dziś dokładnie nie wiadomo, gdzie urodził się ten słynny powstaniec i demokrata, bohater narodowy Stanów Zjednoczonych, Polski, Białorusi, obywatel honorowy Francji. Jednak w tradycji przyjęło się, że był to folwark Mereczowszczyzna, koło miasteczka Kosów Poleski, dziś w obwodzie brzeskim na Białorusi. Jest to dziś najważniejsze miejsce pamięci w kraju związane z insurekcją kościuszkowską i jedyne, gdzie jest pomnik ku czci bohatera. Tutaj, w niewielkim drewnianym dworku, Kościuszko przyszedł na świat 4 lutego 1746 roku. Tu też spędził pierwsze lata życia. Ale istnieje alternatywna wersja, która twierdzi, że Kościuszko tak naprawdę urodził się w innym miejscu, 120 km stąd, we wsi Siechnowicze, które były rodowym majątkiem Kościuszków. Podobno ich przodek, niejaki Konstanty, dostał go od króla Zygmunta Starego jeszcze w 1509 roku. Dziś ten spór, gdzie się urodził Kościuszko, jest już pewnie nierozwiązywalny. Mereczowszczyznę ojciec Tadeusza, Ludwik Kościuszko, przejął w zastaw w 1733 roku. Rodzina nie była zbyt bogata i siedziba również była skromna, drewniana. Był to parterowy dom, wybudowany z modrzewia, z wysokim łamanym dachem, nakrytym słomianą strzechą. Otaczały go również drewniane budynki folwarczne. Oryginalna siedziba nie zachowała się, choć dbano o jej stan i w XIX, i w pierwszej połowie XX wieku. W okresie międzywojennym, w 1936 roku, powstało tu nawet niewielkie, skromne muzeum przedstawiające postać Tadeusza Kościuszki. Jednak w czasie II wojny światowej budynek spłonął. W 1942 roku spalili go sowieccy partyzanci. Obecnie istniejąca siedziba to bardzo dobra rekonstrukcja, która powstała w 2004 roku, po tym, jak przeprowadzono tu dokładne badania archeologiczne. Jednak nim powstała ta zrekonstruowana siedziba, postawiono najpierw kamień, głaz z tablicą, która informowała o tym, że właśnie tu urodził się przyszły wódz powstania. Dopełniła zaś krajobraz w 2018 roku figura Tadeusza Kościuszki. Jest to pierwszy i jedyny na całej Białorusi pomnik ku czci tego bohatera. Co ciekawe, został postawiony w czynie społecznym. Państwo nic tu nie dopomagało. Po prostu Białorusini, nieobojętni do własnej historii, zrzucili się pieniędzmi i w ciągu kilku tygodni zebrali potrzebną sumę na postawienie pomnika z brązu na granitowym cokole. Dziś zrekonstruowany dworek Kościuszków nieco się gubi w cieniu potężnego sąsiada, monumentalnego Pałacu Pusłowskich, który również został niedawno zrekonstruowany. Obie siedziby są ze sobą związane, bo to właśnie dzięki rodzinie Pusłowskich dom naczelnika powstania mógł przez wiele lat się zachowywać. Na początku XIX wieku Wojciech Pusłowski, zdolny przemysłowiec i finansista, kupił Kosów Poleski. Wojciech Pusłowski umiał czerpać zyski dosłownie ze wszystkiego. Produkował papier, tekturę, jedwab, gwoździe, cegłę, zapałki, a tu w Kosowie założył fabrykę dywanów. Jego syn, Wandalin Pusłowski, był kolekcjonerem dzieł sztuki, pasjonatem architektury i archeologii. To właśnie on w 1838 roku wybudował tu piękny neogotycki pałac stylizowany na zamki angielskie. Do realizacji tego projektu zaprosił czołowych architektów swojej epoki, Franciszka Jaszczołda i Władysława Marconiego. Tak powstał pałac o 120-metrowej fasadzie z ogromną ilością okien, dekoracyjnymi strzelnicami, wieżami, wieżyczkami, pinaklami. Podobno w środku była nawet szklana podłoga, która przykrywała ogromne akwarium, a w nocy skarbów Pusłowskich miał pilnować prawdziwy lew. Z okien zamku rozciągał się piękny widok na okolicę, w tym na skromny domek Kościuszków. Wandalin Pusłowski bardzo dbał o jego zachowanie. W 1857 roku, gdy dworek był już w bardzo złym stanie, nakazał go zrekonstruować z wielkim pietyzmem, bo bardzo szanował postać Tadeusza Kościuszki. Obie siedziby łączył niegdyś park, który został wycięty po II wojnie światowej. Wojna nie oszczędziła też i Pałacu Pusłowskich. Został, podobnie jak domek Kościuszków, spalony przez partyzantów. I wszystkie powojenne dziesięciolecia była to po prostu ruina. Podobno pałac płonął aż 10 dni bez przerwy. Tak dużo było w środku mebli, kosztowności i innych cennych rzeczy.
Jeszcze jednym miejscem związanym z życiem Tadeusza Kościuszki jest kościół pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy w Kosowie. Właśnie tu 12 lutego 1746 roku Kościuszko został ochrzczony. Jednak odbyło się to nie w obecnej świątyni, tylko w dawniejszym kościele drewnianym, starodawnym, aż 1626 roku. Obecny kościół neoromański został zbudowany później, ponad 130 lat po urodzeniu Kościuszki, w 1877. Jednak część wystroju wnętrz i sprzętów liturgicznych z dawnego kościoła przeniesiono do nowego, w tym oryginalną, starodawną kamienną chrzczelnicę. Właśnie tę, za pomocą której podobno został ochrzczony Kościuszko. Dziś Mereczowszczyzna i Kosów Poleski to ciche, spokojne miejscowości, ale dzięki postaci legendarnego Tadeusza Kościuszki nie może ich zabraknąć na trasie turystycznej nie tylko Białorusinów, czy Polaków, czy innych mieszkańców tego regionu, ale również w planach gości zza oceanu.